Gościem nowego odcinka Gier Ulicznych jest Jurek Zwierzak, o którym koledzy w policji mówią, że urodził się po to, żeby zostać policyjnym przykrywkowcem. Opowiedział nam o tym, jak to jest na co dzień przebywać z gangsterami i udawać jednego z nich. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Według jakiego klucza dobiera się danego policjanta, danego przykrywkowca do danej grupy? To, co umie i jego cech psychofizycznych, bo inaczej są dobierani przykrywkowcy do pracy, jeśli chodzi o korupcję. On musi wyglądać jak biznesmen, takie wrażenie sprawiać, mieć już wygląd biznesmena. No bo nie każdego, kogo się ubierze w garnitur i pojedzie z walizką pieniędzy, czy z umowami jakimiś, to ktoś na kogoś spojrzy, mówi tak, on biznesmen, nie? No. Tylko w ten sposób. I kogoś innego się dobiera do pracy wśród na przykład satanistów. Też o określonych cykach, wyglądzie. I innego przykrywkowca się dobierze do pracy w typowych grupach przestępczych, gdzie jest trudno i brutalnie. A pan się na kogo nadał? No ja z racji tego, że miałem doświadczenie z jednostki antyterrorystycznej, znam się na broni, na ładunkach wybuchowych, na tego typu rzeczach, no i sporty walki, w AT też się trenuje sporty walki, tylko tam to jest już szerzej pojęte, nietypową sporty walki się trenuje, nietypowo judo, nietypowy boks, nietypowe zapasy, tylko jak to pan pułkownik Myszta mówi, jest to judo w proszku. Czyli wszystko. Wszystko wiem. To jest tak, by... No i to umiejętności miałem. Zaczął pan udawać przestępcę. Znaczy, dostałem takie role. No bo tu i aktorstwo też niestety gra swoją rolę, działając w tym. No i z racji tej mojej wiedzy, jak mówili co niektórzy, z wyglądu dostałem te role trudne do zrobienia. No. Czyli w jakiego typu grupach? To były grupy. To były grupy o tak zwanym podwyższonym stopniu ryzyka. Przepraszam, do sekundy. To były zlecenia zabójstw, to były narkotyki, handel materiałami wybuchowymi, przestępcze, tego typu przestępcze grupy. To nie kończy się, że musiała być duża grupa, bo zdarzało się, że kilka osób coś miało i trzeba było to. Zlecenia zabójstw to z reguły były jedna, dwie osoby tylko były, zlecały to. Ja wiem, że nie może pan nam powiedzieć wszystkiego, ale jak się wchłania w takie grupy? Jak przekonać przestępców, że się jest jednym z nich? Cierpliwość i szczęście. I niestety gra i to, co się przy, jak to my określamy, figurancie, dzieje później. Po sobie można spokojnie egzystować, mieć rozpoznanie, bo oczywiście zleceniodawca, który zleca taką operację specjalną, on daje pewien zakres wiedzy operacyjnej, jaką on ma. I ten pewien zakres wiedzy operacyjnej przekazuje do covermana, do prowadzącego. Coverman ma taką samą wiedzę operacyjną, jest tak samo zaznajomiony z teczką operacyjnego rozprasowania, która jest tam prowadzona u nas, teczka operacji specjalnej. I teraz w zależności od potrzeb określoną wiedzę przekaże przykrywkowcowi. Bo przykrywkowiec nieraz jest niekorzystny, żeby wiedział zbyt dużo, bo być może w niektórym momencie może się wysypać, że wie, a ktoś to słucha, czy go podpytuje, się zorientuje, że a skąd on to wie, jak go drugi raz widzę, albo pierwszy raz, nie? Więc to jest tak to wychodzi. Ale na przykład jest rozpoznanie, gdzie chodzą, gdzie popijają, gdzie rozliczają kasę. No to z reguły tam w knajpach rozliczali to wszystko. No i zadanie, tam sobie chodzić spokojnie, w danym mieście mieszkanie mieć pod legendą, wcześniej legenda, że się sprowadziło, to tamto samochód. Ani dobry, ani zły. Przeciętny samochód.
ubrany ani lepiej, ani gorzej, ale jakiś dobry gadżet, zegarek taki droższy, czy coś innego wypasionego. I tak powoli, step by step, ktoś się tobą zainteresuje. W knajpie dajesz wysokie napiwek, wypijasz lufę, zjadasz, albo tylko wypijasz lufę dwie z górnej półki. Jak palisz, to zapalisz cygaro, kupując w lokalu te z górnej półki. Dopalisz, to dopalisz, nie dopalisz, to zostawisz. Duży napiwek dajesz i wychodzisz. Bez zaczepiania nikogo, bez... Jakie to uczucie zaprzyjaźniać się i pić piwo, nie wiem, z ludźmi, którzy mają na koncie gwałty, porwania, zabójstwa? Szczerze czy miło? Najpierw szczerze. No to jesteśmy sami w stanie ich osądzić i wykonać wyrok. Ale nie możemy tego zrobić. Trzeba te dowody zebrać na nich takie, żeby sąd nie miał wątpliwości i żeby to nie był samosąd przez nas zrobiony, bo nieraz to aż tyle brakowało, jak to mówią, żeby, bo później wiadomo, jak to w sądach, przy dobrych adwokatach, trudne dzieciństwo, mama tam taka, ojciec pijak, ze szkoły pod górkę, do szkoły pod wiatr i to jest różnie z tymi wyrokami później. Więc były przemyślania nieraz, żeby coś takiego sobie, ale to nigdy nie było takiego. To, co człowiek pomyśla, to zostaje, ale były takie zamysły, po co sąd obarczać i koszt i państwo, skarb państwa kosztami, kiedy możemy to załatwić za złoto 80. No. To było pod wpływem tego, co pan widział, czy pod wpływem tego, co pan słyszał od tych ludzi? Znaczy i widział, i słyszał. Bo to jedno z drugim, bo nie sposób funkcjonować w grupie, gdzie praktycznie wymieni się non-stop. Widzieć czy opowieści, czy widzieć czy opowieści, czy tego typu rzeczy. No. Jest to, jakby powiedzieć, miłe później do wspomnień nawet, nie? I później jak się gdzieś ogląda, czy słyszy, no to nie ukrywam, będąc szczery w tym układzie, że człowiek mówi, a mogę go wtedy zostawić tu i tu i nikt by do dzisiaj go nie znalazł. Tak już mówiąc, bardzo szczerze. A w drugą stronę też zdarzały się takie sytuacje, że po prostu pan kogoś tak po ludzku polubił? Tak. To mi się zdarzyło przy zleceniu zabójstwa, gdzie figurant zlecił zabójstwo swemu konkurentowi, z tym, że on po prostu otworzył sobie mały zakładzik, a ten jego niedawny znajomy miał duży zakład i dużo zakładów, praktycznie w całym mieście opanowane. I ten, co miał ten dużo i dużo, sobie jakoś wymyślił, czy bał się, że ten jego zakładzik zaszkodzi tamtym zakładom wszystkim. No i ten duży był trochę taki dokuczliwy. Taki nawet, jakby to powiedzieć, upierdliwy na swój sposób do tego zakładu. Z kolegą tam otworzyli, że różne przykrości ich spotkały. I po części rodziny ich. No to ci wpadli na pomysł, że wynajmą gościa, co tamtego ostrzeli, czy tam na swój sposób załatwi. No i takim gościem no, potoczyłem się ja. No i pojechałem na pierwsze spotkanie z nim. Tam pomówienie telefonicznie, to tam. Nie będę opowiadał, jak do tego doszło. Spotkaliśmy się. I to, co on mi mówił na temat tego jego niedawnego kolegi, który miał te dużo i duże zakłady. Więc
wróciłem już później, spotykam się ze swoim prowadzącym i wiesz co, to powinno być odwrotnie, mówię, a nie w ten sposób, że ten będzie, tego chronimy, a ten pójdzie, mówię, pod cele. Bo to jest nie tak, mówię. Mówi, no tak, tam jeszcze nie wiesz o innych rzeczach, gdzie niestety ci mają rację, że tak robią. Ale my nie możemy tak postąpić. Mówię, ja wiem, że nie możemy postąpić, bo my mamy chronić życie ludzkie, a nie za wszelką cenę, bo taki jest policjant, zawód policjanta. To, co sobie pomyślę, to moja sprawa, ale muszę go i tutaj nie mogę. Więc mówię, dobra, doprowadzę operację do końca, ale mówię tak, wiesz co, zrobimy w ten sposób, bo mi żal tego gościa naprawdę, za to, co on od niego, że tak powiem, jak tamten mu umilał życie, więc zrobię w ten sposób, ja zrobię wszystko, żeby go odciągnąć od tego zamiaru. Tak go będę przekonywał, mówię, żeby odstąpił. I wtedy on będzie czysty i wszyscy zadowoleni. Ale niestety w międzyczasie się wydarzyły jeszcze inne przykre rzeczy dla tego pana i zawziął się. No i nie dam rady go odciągnąć od tego zlecenia zabójstwa. Dostał wyrok. Chyba 15 lat, o ile pamiętam, zmarł pod celą, ale był tak zawzięty na tego swojego dawnego kolegę, że nad spod celi szukał zabójcę. Ale umarł. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że bandyci podejrzewali, czy tylko udaje pan jednego z nich? Ja nie miałem tego przypadku. Testowali pana na różne sposoby? Znaczy, testowanie polega na tym, że grupa nie spotykamy się. Masz legendę, czyli tak zwany życiorys. Nauczony tak, że nachlany będziesz bełgotał życiorys. I spotkanie pierwsze, drugie, no to wiadomo, no, nikt aniołem nie jest. Przy spotkaniu trzeba wypić. Ale zawsze jest taki, co nie pije. Może być kierowcą, może tylko po prostu mieć zadanie słuchać, co mówię. I spotykamy się znowu za 2-3 dni, znowu jest imprezka i oni praktycznie zadają takie same pytania. I wychwytują błędy. Jeśli coś jest nie tak, to od razu jest nie tak. Aczkolwiek to wszystko zależy, jak z danej sytuacji można wyjść, bo to jest różnie, no. Ale miałem też taką sytuację, że tu chodziło fałszerzy, fałszywe dolarówki, jednodolarówki były. Stargowałem chyba do 35 centów za dolarówkę, że po tyle kupię od nich. I było tak, że oj, tam, bo tam był jeden stary wyga, a drugi młody. Tam w sumie było 3 młodych. Tam mało co do bójki kiedyś tam nie doszło, ale nie doszło. I ten stary był wyga. Zresztą bardzo fajny chłopak, ale taki cwaniak. Tu niby brat, ale taki cwaniaczek. No i tam musiałem złamać w czasie tej operacji kilka takich podstawowych historii, bo umawiamy się w jednym miejscu na spotkanie i mam przykaz, że nie mogę dać się wywieźć w inne miejsce, bo mogą mnie w inny sposób sprawdzić. Jadę na to spotkanie, on już na mnie czeka przed knajpą i słuchaj, a to było pierwsze spotkanie po telefonicznej tam rozmowie, umówieniu się, kto jest jak ubrany, czym podjadę, idziemy. Posłuchaj, tu jest psiarni, idziemy gdzie indziej. Mówię, jaka psiarnia? Mówię, to było do południa.
Jaka psiarnia? Mówię, o tej porze, oszalałeś. Nie, mówi, to jest psiarnia. A miałem zapewnienie od prowadzącego, zresztą on sam tam ze zleceniodawcą ustalił, że nie ma nikogo, bo są elektryczni. Pierwsze spotkanie, tak zwane zapięcie, niczym generalnie nie grozi. Pogadamy, wymienimy się, co kto może, co jak i to wszystko, nie? Niczym nie grozi. To choć wejdziemy do środka, zobaczymy, tam patrzę, pusto w tym lokalu, więc gdzie ty tu psiarnię widzisz? Bufetowa, mówię, czy siatniarka? Nie, idziemy stąd. No i wie, co tu zrobić teraz, jak to zawiadomić prowadzącego, że tego, do kibla idę, żeby to już te komórki były, a ten za mną. No dobrze, mi się wtedy siku chciało, więc faktycznie się wysikałem, nie? I mówię tak, pal wszystko. Machnąłem ręką, mówię, dobra, to jedziemy, jak się tego boisz. Zjechaliśmy, dosłownie tam może z pół kilometra od tego miejsca. Tam sobie siedliśmy, to było lato, pod parasolami. Tamten gdzieś poszedł do baru, mówi, co pijemy. Mówię, jesteś gospodarzem, no to co stawiasz, to pijemy, nie? Do baru, a tam z zamienka wychodzi właśnie trzech gości. Dwóch małolatów i ten trzeci taki starszy, co tam później rozmawialiśmy dosyć długo. No to ja stałem za krzesło, tak trzymał, mówię, będzie awantura czy interes? Nie, interes. No to co tak, mówię, groźnie idziecie? Siadajcie, usiedle. No się kazali, że chciało mi parę osób zobaczyć i tyle, nie? No i to wypiliśmy flaszkę, siedliśmy i słuchaj, co tu mamy płacić? Idziemy do brata, ma tam frytki, widok ładny i takie rzeczy. Już teraz nie będą, już nie wiedzą, gdzie jestem. Za chwilę nie będą wiedzieli w ogóle, gdzie jestem. Ale wie, no jeśli już dotąd poszedłem, a jeszcze mi dano tam do pokazania, że taki to te fałszywe dolarówki mają tego, dali mi te dolarówki, żebym zobaczył, czy to gdzieś tam przejdzie. I to pojechaliśmy do jego brata. No i tam faktycznie już było poprzestawiane tego. No i mówię, dobra, ja już czuję, że już mi tak ten gorzała wchodzi. Nie ma sensu tutaj, bo zbyt, bo oni tam się po nich zaszło dosyć sporo tych gości. Już nie ma sensu, żebym tutaj sobie siedział, mówię, ja już sobie pojadę. Nie, mówię, tylko mówię, zapłacę to, co zjadłem, nie chcę tu wasz koszty spędzać. Nie, a ile ty masz tam? A miałem wtedy 1000 zł. Równo 1000 zł. A ja mam, mówię, wystarczy. Za kurczaka dla mnie, nie? A mi pokaż, że to masz. A tak widzą, te 1000 zł po stówie miałem, pamiętam, dałem, a przyjęcił i oddał, nie? A ja masz, a to mówi, dobra. No to wsiadłem w taksówkę, miałem do bezpiecznego miejsca, więc zmieniłem po drodze jeszcze ze 3 taksówki. Resztę przeszedłem pieszo. No i tak trochę wypiliśmy i skoro świt obudził mnie kac. Pierwsze co robisz, trzymasz dokumenty, pieniądze, nie? Dokumenty miałem, jakie miałem. Pod tymi takie dane, dokumenty, co występowałem. Ale patrzę, tu zapłaciłem taksówkarzowi, mówię, tyle. 100 mi brakuje. Mówię, o. No i nie patrzą na godzinę, dzwonię. Odpowiednie bluzgi poleciały. A umówiliśmy się następnego dnia, czyli ten świt, co się w tym dniu, tam około południa, już tam bliżej centrum, na kawę i dogadać pewne sprawy jeszcze. No to no lecą te bluzgi z mojej strony, nie mu tam je daje, tu mnie kac suszy, tu jeszcze, że stówę mi zawalił. Okranów powiedzieć, że dać, to mu dał. Nie, słuchaj, spotkania aktualne i tak. To mnie podjeżdżasz z tym swoim małolatem, to mówię, ty pierwszy wychodzisz i w ręku
mnie zobaczysz, w ręku niesionym trzymaj 100 dolarów, bo to jest kara za to, co zrobiłeś. Inaczej nawet nie podjeżdżaj i nie podchodź. No i patrzę, podjeżdżają, uśmiechnięty, wychodzi, 100 dolarów trzyma. No i żeśmy dogadali interes, kupiliśmy od niego te 100 tysięcy baksów. No i oni tam skończyli na tym, że chcieli sprzedać. No ale teraz jest problem, 100 dolarów pozyskane jako kara. Jak to rozpisać teraz? Nie? Jak skoro miałem złotówki, fundusz miałem w złotówkach, no to to 100 dolarów robić. No i staliśmy radę. Na pewno nie sprzeniewierzyliśmy. Po prostu rozpisaliśmy to w inny sposób. Ja rozumiem, że akcja cała zakończyła się sukcesem. Tak, sukcesem. Oni już pewnie wyszli, bo to było dosyć dawno. To za tam za falsy to no nie wiem, ile mogę dostać. To tam pewną groszową historię. No ale 100 tysięcy falsyfikatów wyciągnięte z rynku. A ten coverman wtedy pana ochrzanił o to, że pan się oddalił z tego miejsca, czy raczej pochwalił za taką brawurę? Tak, w pierwszej wersji brano już po dobrym przebudzeniu, zrobił mi tam herbatę jakieś tam i jajecznicę. Mówię, co on taki miły jest, nie? W bezpiecznym miejscu. No i zaczęły się joby. Bo oni sobie nie mieli kontaktu ze mną, przecież sobie włosy wyrywali z głowy, co się dzieje ze mną. Ucieszyli się, jak tam półświadomie dotarłem do tego bezpiecznego miejsca. Ale mu wytłumaczyłem, mówię, posłuchaj, nie było wyjścia po prostu. Mówię, no dobra, to najwyżej miał być ładny pogrzeb i tyle. No właśnie, no. Byłoby dobre i tyle. No. Panie Jurku, najpierw spędził pan lata w AT, a później był pan policyjnym przykrywkowcem. Jak wrócić do normalnego życia po takiej dawce adrenaliny? No właśnie, to jest ten sposób, że rzuć plecak i staj na spocznik przed bramami niebios, bo swój czas w piekle już odsłużyłeś. No i takie miałem plany ambitne jako emeryt. Parę miesięcy po prostu dałem sobie na większe poznanie rodziny. Dłużej być u mami, u taty świętej pamięci już tam i u brata. I tu z dziećmi już dorosłymi jakoś to też wszystko. Ale później całe szczęście tam kolega był tam wciągnął w trenerkę. Obozy, wyjazdy, grupowania, więc jakoś to zleciało. No. A teraz znowu z kolei trenerka się skończyła, bo tu z tego pieniędzy za bardzo nie ma, więc musiałem jakoś zorganizować sobie życie. Też trochę takie na małej adrenalince, ale już takie całkiem inne życie związane, żeby no co tu dużo mówić, no tak czy siak to obniżona emerytura w taki czy inny sposób. No i trzeba sobie jako życie dawać radę po prostu. No. A czy tęskni pan czasem za tym dawnym życiem? Tak, bo mimo wszystko brakuje. Brakuje tego życia i po prostu brakuje.